Tylko lód z maszyny wendingowej challenge! Dzisiaj grę rozpoczynam używając tylko i wyłącznie przedmiotów, które zakupię w maszynie wendingowej. Następnie przy pomocy tych rzeczy muszę zabić pierwszego napotkanego gracza, z którego zabiorę lód i mogę nim grać do samego końca. Sami sprawdźcie się w tym challenge'u i uwierzcie mi, że wcale on nie jest taki prosty. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te dwie osoby zgarniają po 50 zł PSC! Gratuluję, odezwijcie się na mój email, email macie w opisie. A jeżeli też chciałbyś zgarnąć 50 zł PSC, wejdź do gry Fortnite, wpisz kod Farel. W komentarzu pochwal się swoim nickiem, a wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku. Lecimy z tematem tylko lód z maszyny wendingowej challenge. Moi kochani, na samym początku musimy odnaleźć niebieski automat, bo w niebieskim automacie znajdują się stinki bomby. Kiedy zdobędziemy stinki bomby, musimy znaleźć oponenta, którego wyjaśnimy i zabierzemy mój jego lód. Wtedy możemy grać tylko i wyłącznie tym lutem, więc ten challenge wcale nie jest taki prosty. Stawcie łapkę w górę, jak wam się taki challenge podoba. Okej, jest drewno w automacie. Pierwszy automat od razu z drzewem, nie wytrzymam. Piękna sprawa, od razu na przyjemnym, więc musimy to zrobić jakoś tak fajnie. Chłop jest z przodu. Dobra, uciekam. O kurczę, kolejny. I kolejny. Uciekamy. Jest i wózek golfowy, szybko misiek. Go, 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 go! Że oni nie mieli broni, to też jest piękna sprawa. O, tutaj chyba nikt nie wylądował na tym domku, więc sfarmimy szybko macy. Tak z 500 by się przydało, żeby mieć od razu tych stinki bombów z 6 i jeszcze później kogoś ewentualnie zabudować. Szybko, szybko, szybko. Jest jakaś pompa. Wezmę ją tylko dlatego, żeby nikt jej nie wziął i mnie nie pokonał. O, rifta mogę używać, to biorę. Jest i skrzynka. Bandaże, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, ale w sumie tą pompę już tu mogę wyrzucić. Już mam prawie full maców, jeżeli chodzi o drewno oczywiście. Wracamy po stinki. Szybko, szybko. Raz, dwa, dobra. 6 sztuk jest moje. Polecę tego domku z przodu, tam mogą być kewy. Bo głupotą by było podjeżdżać chłopa bez kewów. Wow, tutaj też są stinki w automacie. Ciekawe. Kolejny rift, to mi się przyda na pewno w tym challenge'u. Bo jeżeli wypadną z chłopa byle jakiej temy, no to jest po mnie. Dobra, jest 50. Na razie jej nie pijemy. Tutaj gdzieś była kolejna skrzynia, nie? Ukryta. Okej. C4 i Uzi. Niedobrze. Nie ma żadnych minikewów nigdzie? Dobra, niech będzie ta 50. Chociaż tyle. Dobra, odpalamy rifta, żeby sprawdzić, gdzie kto jest. I kto ma fajny lucik. I gdzie się klepią chłopaki. Okej. Żadnej strzelaniny nie widzę. Moją jedyną szansą jest wjechanie na trzeciego. Obrzucanie ich stinki bombami i zgarnięcie luta. O, mamy chłopa. Gdzie on jest? Mam jeszcze 5 sztuk, to nie jest za dużo. Tam z daleka do mnie chłopak wali. Okej, trafił. I to mocno. Gin! Potrzebuję twojej pompy! Dawaj! Tak! Let's go! Łapka w górę za to. Aha. Jednak muszę odpuścić, bo ten chłop miał grapplera i inne różne dziwne rzeczy. I pewnie ukradnie mi mój lód. Nie zdążyłem go podnieść. Widzę go. Stoi na rampie. Ach, najgorzej. Jest tam. Wejdzie do piwnicy? Jak wszedł do piwnicy, to moja szansa jest teraz. Let's go, Farel. Okej. Okay. Zostawił mi pompę. I AK! Dobra. Czy to był mój lód? Ale trzeba. Dobra, wchodzimy teraz tutaj do środka. Wyleczymy się. I jest czym walczyć. Elegancko. Rift kolejny. Pięknie. Póki co nie jest źle. Jest i apteczka. My ją potrzebujemy. Słyszałem prędzej linę. Coś mi się wydaje, że ten chłop tą liną pojechał do góry. Możemy go ścignąć. Tak, on chyba jest tam na dole. Anonimowy, raczej to nie był on. Okej. 12 amunicji tylko. To pięknie. Dobra. Amo, amo do M-ki. Nie ma. Aha. O kurczę, to nieciekawie. Dawaj, 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 dawaj. Dalej nie ma amo. No nieźle. Teraz amo będzie? Dalej nic. Ja mam jakiegoś pecha. Tutaj też chłop nie miał amunicji. To pięknie. Fajnie. Super. Po prostu klasunia światowa. O! Ale taki sam leży. Uwaga, zmieniamy. 30 amo i dziękuję. Gdzie ten chłop? Jest, jest, jest.
Wow! Koleżko! Miał spaza fioletowego, dobrze, że się na to nie nadziałem. Ale były jaja. Raz. I dwa. Heavy-ki. Na szczęście miał dużo ammo. 102, więc pięknie. O, o, o. Gdzieś tam dalej się strzela. Lecimy zobaczyć. Dobra. Kolejny, nice. Oni to już mieli troszeczkę więcej smakołyków. Zbierzemy to. 6 osób do końca. Nieźle. Zrobimy taki mini bunkier na chwilę. Zobaczymy, gdzie strefa zrotuje. Gdzie są chłopy jakieś. Bo tutaj na tej górce na pewno ktoś jest u góry. 100%. Nara. Dobra, ktoś z przodu strzela. Dobra, dostał 120. Na czym on się tam trzyma? Na tym? Nie wleci, nie wleci, wariacik. Uspokój się. Dobra, nie ma co gadać. Trzeba lecieć jednak do strefy. Bo my się zapomnimy zaraz. Rift. I let's go. Go strefa. Nie gadaj, że na tej górce nikogo nie ma. Pięknie. Dobra, musimy gdzieś stanąć się zbudować na szybko. Na przykład tutaj. 4 osoby do końca. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, kumplu. Zapomnij. Nie! Dobra. Wziąłem tylko forta. Najgorzej. Rozegrałem to w miarę spoko. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Co to jest za challenge, widzowie? No ma snajpę, czy nie ma snajpy? Tamtą stronę biegniemy, więc spoko. Będą musieli biec. Ja będę ostatni. Oni pierwsi. Ma snajpę. No dawaj, wybiegaj, chłopie. Okay. Leżysz? Będziesz leżał czy nie? Tak jest! Let's go! Challenge zaliczony! Stawcie łapkę w górę, wspierajcie z kodem FAREL, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, hej!